Cześć, mam na imię Ania. Dzisiaj pokażę pomysł na prezent dla małego dziecka. Na dzisiaj przygotowałam dla Państwa białą, czystą koszulkę. Jest ona bez żadnej aplikacji. Ozdobię ją taką ładną biedronką. Szablon mojego rysunku wkładam do wnętrza koszulki. I gotowe. Teraz ołówkiem zaznaczę obrys zwierzątka, które pokazuje mi się tutaj przez materiał. Delikatnie prowadzę linię i zaznaczam moją biedronkę. Swoją pracę rozpoczęłam od rysowania twarzy. Nie przejmujmy się, jeżeli materiał się nam przesuwa, przytrzymajmy drugą ręką koszulkę i starajmy się materiał naciągnąć. Linie tworzone przez ołówek są liniami pomocniczymi. W ogóle nie będzie ich widać w efekcie końcowym. Gotowe. Tak przygotowany rysunek jest moją podstawą do dalszego wypełnienia biedronki. Wyjmuję mój szablon przygotowany, a do wnętrza mojej koszulki włożę czystą białą kartkę. Robię to po to, aby pastele i długopis żelowy nie zabrudził mi drugiej strony materiału. Po liniach, które narysowałam sobie ołówkiem, delikatnie prowadzę linię długopisu. Staram się to robić dokładnie. W ten sposób moja biedronka zyska wyraźniejszego wyglądu. Moja biedronka jest już gotowa. Teraz przejdę do wypełniania jej pastelami do tkanin. Żeby nie zabrudzić mojej biedronki, a także czystej części koszulki, swoją dłoń będę zabezpieczała czystą białą kartką. W ten sposób rysunek nie przeniesie się w niepotrzebne miejsca, a nasza praca będzie bardzo estetyczna. Oczywiście biedronka musi być czerwona. Pamiętajmy, żeby pastele do tkanin przyciskać bardzo mocno. Pastela musi bardzo dokładnie wniknąć w materiał. Teraz przejdę do wypełniania czarnych kropek biedronki. Wezmę czarną pastelę do tkanin i ponownie zabezpieczę moją biedronkę, żeby pastela czerwona niepotrzebnie nie przenosiła mi się na pozostałą część koszulki. Naciągam materiał i delikatnie, zdecydowanym ruchem, w pełni kontrolując nanoszenie pasteli na materiał, wypełniam czarne kropki biedronki. Jeszcze biedronce czerwony uśmiech, krawędzią pasteli narysuję delikatną czerwoną linię. Napiszę tutaj imię dziecka. Myślę, że mały Adaś będzie wtedy zachwycony i będzie dumnie nosił swoją koszulkę. Moją aplikację biedronki przysłonię białą kartką i przejdę do obrysowywania liter z zamieszczonego szablonu. Gotowe. Teraz wyjmę szablon spod koszulki. Zostawiam w wnętrzu koszulki białą kartkę. Sprawdzam. Kartka również znajduje się pod moim imieniem. I przejdę do wypełniania liter długopisem żelowym. Nasz napis jest gotowy, nasza biedronka również. Teraz tak przygotowana koszulka nadaje się do wyprasowania. Przypominam Państwu, że w ten sposób, poprzez przeprasowanie stworzonego rysunku,
odtłuścimy pastelę do tkanin, a także utrwalimy naszą przygotowaną aplikację. Moja koszulka jest już gotowa. Myślę, że mały Adaś będzie bardzo zadowolony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa również do realizowania tak ciekawych prac.